Cześć, witajcie kolejny raz na kanale mtbxc.pl. Dzisiaj zajmiemy się tym oto rowerem, a to jest Cannondale Scalpel Carbon 4 na kołach oczywiście 29 cali. Cannondale Scalpel to już jest taka żywa legenda kolarstwa górskiego. Rower, który na stałe zadomowił się na wyścigach cross country, w Pucharze Świata, ale także na etapówkach i na maratonach. Jest to dosyć lekka konstrukcja z najlżejszym widelcem na świecie, który w swojej nowej osłonie, czyli Lefty Ocho, już pozbył się tej dwupółki, tej podwójnej korony. Mamy tylko tą jedną taką zwykłą koronę i to jest znowu najlżejszy widelec do cross country. Jest on przygotowany w systemie upside down, co jest już, dostaliśmy do tego przyzwyczajeni, jeśli chodzi o Lefty'ego. Kolejną rzeczą, która też rzuca się w oczy, to jest asymetrycznie zbudowany tylny trójkąt tej ramy. A jeśli chodzi o samą ramę, to jest naprawdę już sztywna konstrukcja. Można powiedzieć, że no to jest rower wyścigowy, przeznaczony do tego, żeby się ścigać i który już wymaga pewnych umiejętności i pewnego wytrenowania od osoby, która będzie na tym rowerze jeździła. Jeśli chodzi o napęd w tym rowerze, to tutaj zastosowano komponenty od firmy SRAM. Mamy tutaj korbę TrueVative Stylo z 34 zębami. Z tyłu jest kaseta 12-rzędowa o rozpiętości 10,50. Jeśli chodzi o hamulce w tym rowerze, to też tutaj mamy firmę SRAM. Mamy tutaj zamocowane hamulce Level TL. Z przodu mamy tarczę 180, z tyłu 160 mm. Konfiguracja całego tego roweru jest na bardzo wysokim poziomie i podobnie jest także w kołach. Koła są oparte o obręcze Stan Snowtubes Crest. To są bardzo lekkie obręcze i można je przygotować także pod system bezdętkowy, co jest bardzo ważne. I to są obręcze na 28 szprych. Z przodu w tym rowerze zamocowano oponę Racing Ray od Schwalbe, a z tyłu jest opona Racing Ralph. Cały kokpit, a także sztyca tutaj pochodzą z produkcji Cannondale'a. To są aluminiowe komponenty. Warto tutaj zaznaczyć na wysokiej jakości siodełko firmy Fabric, które jest bardzo lekkie i bardzo wygodne. Nawet przy niedużej wyściółce w pampersie, w spodenkach można tam mieć naprawdę wysoki komfort. Natomiast tutaj oczywiście zwracam uwagę na kolejny raz na chwyty. Chwyty są gumowe w tym rowerze, a fajnie by było, gdyby na przykład też Cannondale pokusił się o jakieś fajne silikonowe chwyty, może właśnie z firmy Fabric, która należy do całego koncernu. Cena katalogowa za ten rower to jest 18 799 zł, czyli za niecałe 19 tysięcy dostajemy tak naprawdę kompletny i gotowy rower do tego, żeby stanąć na już naprawdę wymagających zawodach. Natomiast jak w każdym rowerze full suspension musimy pamiętać o tym, że koszt eksploatacji takiego roweru będzie troszeczkę wyższy niż normalnego hardtaila. No z uwagi na to, że trzeba przeserwisować częściej zawieszenie. A komponenty do zawieszenia nierzadko bywają dosyć drogie. Ale z drugiej strony mamy dużo lepsze wrażenia z jazdy na tym rowerze i naprawdę ten rower daje dużo na trasie, bo jest bardzo szybki, bardzo mocno czuć to odejście tego roweru.
Pozycja na nim też jest bardzo taka, bym powiedział, agresywna, natomiast nadal możemy poczuć taką jeszcze odrobinę tego komfortu. Na pewno na zjazdach ten rower daje wiele, natomiast także też czuć sztywność tej konstrukcji, gdzie mamy jakiś, powiedzmy, zjazd po bardziej twardej nawierzchni, po jakichś kamieniach i tak dalej, to bardzo szybko odczuć te wszystkie uderzenia, które przechodzą przez nogi aż do pleców. Także tak jak powiedziałem na wstępie, ten rower jest dla kogoś, kto już trochę jest wytrenowany, ma dobrą technikę jazdy, bo no tutaj jest nastawienie na ściganie, to nie jest rower raczej do rekreacji. Przy dłuższych trasach można odczuwać jakieś zmęczenie, jeśli ktoś właśnie nie jest do tej jazdy odpowiednio przygotowany. Natomiast jeśli to będzie jazda po mniej wymagającym terenie, no to ten rower jednak tutaj będzie nadal komfortowy. Oczywiście takim bonusem przy zakupie Cannondale na Leftim jest to, że ten rower ma swoje walory wizualne i pewnie jest tyle samo zwolenników, jak i wrogów tego rozwiązania. No natomiast nie można obok tego roweru przejść obojętnie. Jeśli ktoś po prostu chce mieć rzucający się w oczy rower, no to jest chyba jedyne rozwiązanie. Więcej na temat tego roweru będziecie mogli jeszcze zobaczyć u nas na stronie internetowej, na którą Was serdecznie zapraszam i odsyłam Was tam. I tam też będzie więcej na temat samej geometrii roweru i także jeszcze więcej o samej specyfikacji technicznej. Na dzisiaj to wszystko, dzięki za Waszą uwagę i widzimy się w następnym filmie. Cześć!